Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada. Shri Guru Charana Parva Ivalava Kati Sarva. Shri Guru Charana Padma Ivalava Kati Sarva. Charana Padma Ivalava Kati Sarva. Shri Guru Charana Padma Ivalava Kati Sarva. Pannam Vichara Dana Pate Pannam Vichara Dana Ma Pannam Vichara Dana Pate Pannam Vichara Dana Pate Dara Prachare Prema bhakti apra koite avidya vinyasa yate. Prema bhakti apra koite avidya vinyasa yate.
gai gara charito. Jai gai gara charito. Shri Guru Karuna Sindhu Adanar Nara Bandhu. 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 Lokina Lokera Divana. Lokana Lokera Divana. Lokana Lokera Divana. Aha Prabhu Guru Doya Devo More Pada Chaya. 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 Thank you.
Hare Rama, Hare Rama.
Hare Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinatha Madhavan Mohan Jaya 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 Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, 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 Hare Hare.
Krishna, Hare Hare. Hey, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama. Raja Janapala Na Ashwatthasana.
palana chura kula na sana raja jana palana asa kula na sana nanda gaga nara kovala nanda gaga nara kovala hey nanda gaga nara kovala nanda gaga nara kovala govinda madhava namanita tasara govinda madhava namanita tasara govinda madhava namanita tasara govinda madhava namanita tasara sundara nanda gopala sundara nanda gopala hey sundara nanda gopala sundara nanda gopala yamuna tata chara gopi basana hara 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 Rasara sika kripa moya. Rasara sika kripa moya. Hey, Rasara sika kripa moya. Rasara sika kripa moya. Govinda Madhava Namanita Taskara. Govinda Madhava Namanita Taskara. Hirada Madhava Vindavana. You can say the translation in Polish. Pan Krishna jest ukochanym synem matki Jasiody, transcendentalną kochankiem w krainie Vraży, rozkoszą Gokuli, znany jest jako Kana, przydomek Krishna. Jest bogactwem życia pasterek Gopi, zawłada umysłem nawet samego Kupidyna i wymierza karę wężowi Kalii. Te czyste, święte imiona Pana Hari pewne są słodkich, nektariańskich rozrywek. Krishna jest panem 12 lasów Vraży. Wiecznie młody jest najlepszy z kochanków. Zawsze gra na flecie i jest wspaniale ubrany. Krishna jest obrońcą mieszkańców Vraży, obrońcą różnych demonicznych dynastii, stróżem i opiekunem królów Nandy Maharaja. Jest tym, który dostarcza przyjemności krowom, ziemi i duchowym zmysłom. To mąż bogini fortuny, złodziej Masła i piękny chłopiec pasterz Nandy Maharaja. Krishna przechadza się wzdłuż brzegów rzeki Jamuny, raz ubrania pasterek Vraży, które się tam kąpały. Rozkoszuje się tańcem rasa.
Jest bardzo łaskaw, jest ukochanym Srimati Radharani. Jest wielkim tancerzem Vrindavan oraz schronieniem i jedyną ostoją Bhaktivinoda Thakur. Just move that clock, let me see it. Okay. Any questions? Są pytania? Pierwszy kanto, siódmy rozdział. Piąty tekst. Samahito jiva alpanam tri gunatmakam paropi manute natam tatkritam charipadyate. Translation. Due to this external energy, the living entity, although transcendental to the three modes of material nature, thinks of himself as a material product and thus undergoes the reactions of material miseries. Tłumaczenie. To z powodu tej energii zewnętrznej, żywa istota, chociaż transcendentalna w stosunku do trzech sił natury materialnej, myśli o sobie jako o produkcie materialnym, wskutek tego doświadcza skutków materialnych niedoli. To jest nasza pozycja. But after, so sometimes we read that women are less intelligent. Does that trouble you? Can you accept that? I była pewna rozmowa między Śrilą Prabhupadą a jego uczennicą Yamuną Devi Dasi i Prabhupada zapytał ją, bo czasem w Wedach się mówi, że kobiety są mniej inteligentni, i zapytał Prabhupadę ją, czy ona jest z tym w porządku. I ona odpowiedziała, nie, Prabhupada, nie mam z tym żadnego problemu. I Prabhupada powiedział, tak, jeżeli ty myślisz, że jesteś kobietą, to naprawdę jesteś mniej inteligentna. To jest problem. My identyfikujemy się z tą zewnętrzną energią i myślimy, że my jesteśmy nią. Proper understanding is to think I'm a spirit soul. I happen to be in a woman's body, old body, young body, American body, black body, but I'm different than all these external. I nasz problem jest tym, że my się identyfikujemy z tym ciałem. My myślimy, że ja jestem właśnie ciało kobiety, amerykańskie ciało, czarne ciało, inne ciało. So that's our goal. First step. Brahma Buddha, to come to understand that I'm Brahmasri. I'm not this body, I'm spirit. Powinniśmy dojść do tego pierwszego kroku Brahma Buddha, czyli zrozumieć, że aham Brahmasma, jestem Brahmanem, czyli jestem duchową duszą. Then we don't get too much, involved in this external world. We learn how to tolerate and don't expect to be everything and to be perfect. Wtedy my nauczymy się poruszać w tym materialnym świecie i będziemy mogli wiele rzeczy tolerować. Punkt jest tym, żebyśmy osiągnęli taki poziom, gdzie będziemy stabilni. Nishtha means steady. Nishtha oznacza stabilny. So whether happy or distressed, we remain steady in our service.
Nieważne, czy jesteśmy szczęśliwi, czy spotykają nas kłopoty, w naszej służbie my pozostajemy stabilni w naszej służbie. I to również jest, o tym również mówi się w Bhagavad Gita. Nieważne, czy my jesteśmy szczęśliwi, czy mamy niedolę, czy ktoś, czy mamy jakąś pozycję, czy nie, zawsze pozostajemy stabilni. We identify so much with this body and mind that we become completely disturbed if somebody insults us. Jesteśmy całkowicie zidentyfikowani, bardzo mocno się identyfikujemy z naszym ciałem i umysłem. Stąd jak ktoś nas obrazi, to jesteśmy bardzo zaniepokojeni. I recently read or saw on the YouTube a video of Hari Kesh, who was Prabhupada's servant at the time, relating a story that happened. Niedawno zobaczyłem pewne nagranie w YouTubie. Tam to było nagranie Hari Kesha, który wcześniej był uczniem Śrily Prabhupady. So he was Prabhupada's servant and cook, and they were in South India someplace, maybe Hyderabad, and 8 or 10 or I don't know exactly how, 6 or 7 Brahmins, local Brahmins came. On była pewna sytuacja, Hari Kesh gotował, wtedy był sługą Śrily Prabhupady i w tym czasie przyszło z 8 lokalnych braminów, żeby się spotkać ze Śrilą Prabhupadą. I oni zaczęli krytykować Śrilę Prabhupadę. Dlaczego przemieniłeś tych mleczków? Mlecze? Przepraszam. I know. To w braminów. So Hari Kesh saw immediately he was ready to fight them. I Hari Kesh od razu zaczął im argumentować. He was a big tall guy. You know, there's small Indians. He was ready to fight all of them. I on zaczął jakby z nimi walczyć. On jest wysokim facetem, a oni byli niewysokimi hindusami. Ale Prabhupada pokazał gestem, że nie. I oni kontynuowali go krytykować 5 czy więcej minut, ale Prabhupada siedział spokojnie. I on myślał o swoim mistrzu duchowym i o Krysznie i zupełnie nie był zaniepokojonym. On miał taką bardzo, bardzo stabilną, bardzo spokojną posturę, nie krytykował ich, nie wchodził z nimi w dyskusję. I po upływie kilku minut oni zobaczyli, że nie ma żadnej reakcji i po prostu opuścili to miejsce. I Śrila Prabhupada wtedy pokazał, że on jest prawdziwym braminem, a oni nie są. Ponieważ on może tolerować to, kiedy go obrażają, i w żaden sposób nie być poruszonym tym. On wie o swojej pozycji. On jest sługą swojego mistrza duchowego i nikt tego nie może mu odebrać. I stąd on był w stanie to tolerować.
i w taki sposób ich pokonał. I jeżeli my zaczniemy się złościć i albo w jakiś sposób walczyć, to nie przyniesie korzyści ni dla kogo. So in a way, Prabhupada insulted them because Prabhupada was preaching to everybody, but he didn't preach to them. I Prabhupada nauczał wszystkich, ale nie nauczał do nich. He just ignored them. On po prostu ich zignorował. I think in Haridastakur, in an assembly, one Brahmin, Haridastakur, was saying how the devotional life is so much better than the impersonal realization. I była pewna historia z Haridasem Thakurem, który mówił, że życie w służbie oddania jest o wiele lepsze niż realizacja impersonalistyczna. So there was one Brahmin there and he didn't like that because he was an impersonal smilebody. So he said he insulted Haridas Thakur, something like, if what you're saying is true, i był pewien brahman, który obrażał Haridasa Thakura. Nie pamiętam dokładnie, w jaki sposób on to robił, ale on był majawadi, impersonalistą. So again, Haridasa Thakura, he didn't defend himself. I znowu Haridas Thakur w żaden sposób się nie bronił. I on po prostu powiedział sam sobie, że ta osoba jeszcze nie jest gotowa, żeby usłyszeć mój przekaz. I on wiedział, że jego misją jest mówienie o Krysznie, ale tak jak ta osoba jeszcze nie chciała tego słuchać, no to on stał się obojętny wobec niego. I to jest prawdziwy brahman. To pokazują nam jakości. Nie urodzenie decyduje, tylko jakości. Stąd Prabhupada mógł uczynić brahminów poprzez trening. Qualities of the Brahmin are described in the 18th chapter, peaceful and austere and religious and so on. W 18 rozdziale są opisane jakości brahminiczne, czyli spokój, opanowanie, wyrzeczenie i tak dalej. So even Polish people can become Brahmin. Nawet osoby z Polski mogą stać się brahminami. I nawet Amerykanie. But we have to develop the qualities. We can't just buy, false claim. We have to actually become brahminical. I my powinniśmy rozwinąć te jakości. Nie możemy poprzez proste powiedzenie stać się brahminami. Report. The root cause of suffering by the materialistic living being is pointed out with redeeming measures which are to be undertaken and also the ultimate perfection to be gained. All this is mentioned in this particular verse. The living being is by constitution transcendental to material engagement, but he is now imprisoned by the external energy, and therefore he thinks himself one of the material products. Znaczenie. Werset ten wyjaśnia, jaka jest fundamentalna przyczyna cierpień żywej istoty uwięzionej w materii, jak również wskazuje na środki zaradcze, które powinny zostać podjęte, oraz na ostateczną doskonałość, która powinna zostać osiągnięta. Żywa istota z natury transcendentalna wobec materialnego działania, ale teraz jest ona więziona przez energię zewnętrzną i dlatego myśli o sobie jako o jednym z produktów materialnych. And due to this unholy contact, the pure spiritual entity suffers material miseries under the modes of material nature. The living entity misunderstands himself to be a material product. This means that the present perverted way of thinking, feeling, and willing under material conditions is not natural for him,
But he has his normal way of thinking, feeling, and willing. The living being in his original state is not without thinking, willing, and feeling power. Pod wpływem sił natury materialnej, czysta duchowa istota doświadcza materialnych cierpień. Żywa istota błędnie uważa siebie za produkt materii, a to oznacza, że obecny, wypaczony sposób myślenia, odczuwania i woli, będący pod wpływem warunków materialnych, nie jest dla niej naturalny, ale ma ona swój naturalny sposób myślenia, odczuwania i woli. W swoim naturalnym stanie żywa istota nie jest pozbawiona myślenia, uczuć i woli. So the Buddhists or the impersonalists, they think this thinking, feeling and willing, we should make it zero. W przypadku buddystów oni mówią, że musimy wyzerować nasze myślenie, uczucia i wolę. But they're probably pointing out, though, in the natural, the spiritual position, we also have thinking. Ale Prabhupada tutaj mówi inaczej, że nawet jeżeli jesteśmy na płaszczyźnie duchowej, to i tak mamy myślenie, odczuwanie i wolę. It is also confirmed in the Bhagavad Gita that the actual knowledge of the conditioned soul is now covered by meshes. Thus the theory that a living being is absolute impersonal Brahman is refuted herein. This cannot be, because the living entity has his own way of thinking in his original unconditional state. Również Bhagavad Gita stwierdza, że rzeczywista wiedza uwarunkowanej duszy została teraz pokryta przez niewiedzę. Tak oto teoria, że żywa istota jest absolutnym, bezosobowym brahmanem, zostaje niniejszym obalona. Nie można przyjąć takiego twierdzenia, ponieważ żywa istota ma swój własny sposób myślenia, również w oryginalnym, nieuwarunkowanym stanie. Present conditional state is due to the influence of the external energy, which means the illusory energy takes the initiative while the Supreme Lord is aloof. Obecny, uwarunkowany stan jest rezultatem wpływu energii zewnętrznej, co oznacza, że inicjatywę przyjęła teraz energia iluzoryczna, podczas gdy Pan jest na uboczu. Why the Supreme Lord is aloof? Dlaczego Pan jest na uboczu? The same reason the prophet was aloof from these so-called Brahmins who were attacking him. W taki sam sposób jak Prabhupada był na uboczu od tych Brahminów tak zwanych, którzy go atakowali. Because if somebody is envious of you, you can't help them. Jeżeli ktoś jest zazdrosny od ciebie, nie możesz tej osobie pomóc. So when we become envious of Krishna, what can Krishna do? Kiedy stajemy się zazdrośni o Krysznę, co wtedy Kryszna może zrobić? He wants to help us. He's in our heart. He's ready. If we turn to him, he's ready to reciprocate. On jest w naszym sercu. Jeżeli się obrócimy do niego, to jest gotów odwzajemnić się. But instead of turning to him, we compete with him. Ale zamiast tego, żeby obrócić się do niego, my współzałodniczymy z nim. I wtedy Krishna nie może nam pomóc, on jakby zostawia nas naszej własnej karmie. Of keeping the forgotten soul under the illusion by her bewildering influence. Bynajmniej jest to pragnieniem Pana, aby żywa istota była obudzona przez energię zewnętrzną. Energia zewnętrzna jest świadoma tego faktu, ale pomimo tego przyjmuje ona na siebie to niewdzięczne zadanie utrzymania w złudzeniu zapominalskich dusz przez swój zwodniczy wpływ. The Lord does not interfere with the task of the illusory energy because such performance of the illusory energy are also necessary for reformation of the conditioned soul. And an affectionate father does not like his children to be chastised by another agent, yet he puts his disobedient children under the custody of a severe man just to bring them to order. But the all-affectionate, almighty father
at the same time desires relief for the conditioned soul, relief from the clutches of the illusory energy. Pan nie staje na przeszkodzie zadaniu energii iluzorycznej, ponieważ takie działanie tej energii jest również konieczne dla poprawy uwarunkowanej duszy. Kochający ojciec nie chce, aby jego dzieci były karane przez kogoś innego, a jednak daje on swoje nieposłuszne dziecko pod opiekę surowego człowieka, po to właśnie, aby przywieść je do porządku. Ale wszechkochający, wszechmocny ojciec pragnie równocześnie ulgi dla uwarunkowanej duszy, ulgi od szpon energii iluzorycznej. The king puts the disobedient citizens within the walls of the jail, but sometimes the king, desiring the prisoner's relief, personally goes there and pleads for reformation, and on his doing so, the prisoners are set free. Similarly, the Supreme Lord descends from his kingdom upon the kingdom of the illusory energy and personally gives relief in the form of Bhagavad Gita, wherein he personally suggests that although the ways of the illusory energy are very stiff to overcome, one who surrenders unto the lotus feet of the Lord is set free from, by the order of the Supreme. Król wsadza nieposłusznych obywateli do więzienia, ale czasami ten sam król, pragnąc ulgi dla uwięzionych, osobiście udaje się do więzienia i błaga ich o poprawę. I w rezultacie więźniowie odzyskują wolność. Podobnie Najwyższy Pan wstępuje ze swojego królestwa do królestwa energii iluzorycznej i osobiście oferuje uwarunkowanym duszom pomoc w postaci Bhagavad Gita, w której osobiście oznamia, że chociaż wpływ energii iluzorycznej jest bardzo trudny do pokonania, to jednak ktoś, kto podporządkowuje się lotosowym stopom Pana, zostaje wyzwolony na mocy nakazu Pana. So this is an important point because generally the conditioned soul, they blame God for their suffering. To jest ważny punkt, ponieważ zwykle dusze uwarunkowane obwiniają Pana. I remember when, before I was a devotee, I was raised as a theist, but then I became an agnostic. I przed tym, jak zostałem wielbicielem, byłem w religii teistycznej, a potem zostałem agnostykiem. So I had some arguments that I used to, you can say, convince myself or to justify my atheism. I miałem pewne argumenty, żeby siebie przekonać, żeby usprawiedliwić swój ateizm. Argument was that God is all knowing, all powerful. Why does He allow innocent children to suffer? I argument był taki, tak jak dlaczego Bóg, który jest wszechmocny i wszechwiedzący, pozwala niewinnym dzieciom cierpieć. And I even asked the priest, I was a Catholic, why is this? It doesn't seem fair. God is all powerful. Why does He let innocent children suffer? I nawet zapytałem o to ksiądza, kiedy byłem katolikiem, dlaczego niewinne dzieci cierpią. I ten ksiądz odpowiedział, że to jest pewne misterium. I ta odpowiedź nie zadowoliła mnie. I ja pozostałem agnostykiem. Ja nie byłem takim mocnym ateistą. Myślałam, no tak, jest ten Bóg, czy go nie ma, jaki on jest. I potem, jak spotkałem wielbicieli, to zrozumiałem, że przeczytałem Bhagavad Gita i zrozumiałem, że dziecko nie jest do końca niewinne, ponieważ ono miało przyszłe życie, już ma pewną karmę. So if we have the right attitude, we'll see that the sufferings are coming to us, is it to bring us to the point of surrender. I jeżeli my mamy poprawne podejście, to my zobaczymy, że wszystkie nieszczęścia, które do nas przychodzą, one są po to, żebyśmy się podporządkowali. Therefore, we
sometimes say that Maya is also the mercy of the Lord. Dlatego czasami mawiamy, że Maja jest łaską Pana. She's showing her mercy by kicking us. Ona pokazuje nam łaskę poprzez kopanie nas. I Prabhupada dawał taki przykład, kiedy ojciec ma nieposłusznego syna, to on wysyła go do szkoły, gdzie są bardzo surowe warunki. I stąd Krishna wysyła nas do tego świata materialnego i każdy tutaj myśli, że ja mogę czerpać korzyści, że ja jestem właścicielem, że wszystko należy do mnie, mogę kontrolować. Therefore this material world is a crazy place because everybody's thinking like that and so there's always so much competition and fighting. Stąd materialny świat to jest szalone miejsce. Każdy walczy, każdy konkuruje z kimś. I just looked at the news on the internet and there was that the one football team lost, right? And the people were so disturbed that they lost that they started destroying things in the street and everything because their team lost. Na przykład ja zobaczyłem we wiadomościach w internecie, że jedna był mecz i jedna drużyna przegrała i fani tej drużyny byli na tyle sfrustrowani, że zaczęli dewastować miasto. So this is really Maya. They're not only identifying the body as itself, they're identifying as their team with themselves. O, to jest naprawdę bardzo głęboka Maja, ponieważ oni nie identyfikują siebie nawet z ciałem, tylko z drużyną. Widzicie, co się dzieje? Ja jestem z Rosji, ja jestem z Ukrainy i... Doesn't mean that there are, you can say, there sometimes war is justified, like ale jest też, to nie jest to samo jak bitwa na Kurukshetrze, która jest usprawiedliwiona. Wojna powinna opierać się na zasady religii, mieć jakiś cel, nie opierać się na fałszywym ego. The surrendering process is the redeeming measure for getting relief from the bewildering ways of the illusory energy. The surrendering process is completed by the influence of association. Ten proces podporządkowania jest środkiem na wyzwolenie się spod zwodniczego wpływu energii iluzorycznej. Proces podporządkowania jest kompletny poprzez wpływ towarzystwa. Stąd towarzystwo jest bardzo ważne. I dlatego czujemy bardzo ogromną wdzięczność Śrile Prabhupadzie, ponieważ poprzez jego wpływ możemy zmienić nasze życie. I to jest fakt. Poprzez towarzystwo ludzi, których szanujesz, my możemy zmienić nasze złe nawyki. This was practical for me, because when I joined this movement, I was like 26 years old. I to było praktyczne dla mnie, bo kiedy przyłączyłem się do ruchu, miałem 26 lat. I paliłem papierosy od
10 lat, a kiedy miałam 17, to zaczęłam palić. Ja wiedziałam, że to jest źle, tylko próbowałem porzucić 25 razy, tylko cały czas wracałem. I wtedy, jak się przeprowadziłem do świątyni, wszystko się skończyło. I warunek był żadnego palenia. Ja zdołałem przestać i to było 50 lat temu. Jak my możemy porzucić nasze wszystkie źle nawyki poprzez towarzystwo z odpowiednimi osobami. Stąd Śrila Prabhupada chciał stworzył takie towarzystwo, gdzie będziemy mieli towarzystwo, asocjacje regularnie. The Lord has suggested, therefore, that by the influence of the speeches of saintly persons who have actually realized the Supreme, conditioned souls are engaged in the Lord's service. Can become engaged in the Lord's loving service. Pan oznajmił, że dzięki wpływowi nawoływań świętych osób, które rzeczywiście zrealizowały Najwyższego, ludzie angażują się w transcendentalną służbę miłości dla Niego. The same suggestion is made by the Lord in his incarnation of Vyasadeva. This means that the conditioned souls are being reclaimed by the Lord both ways, namely by the process of punishment, by the external energy of the Lord, and by himself as the spiritual master within and without. Uwarunkowana dusza nabiera smaku do słuchania o Panu tylko przez takie słuchanie zostaje ona stopniowo wzniesiona na platformę szacunku, oddania i przywiązania do Pana. Cała sprawa jest dopełniana przez proces podporządkowania. Tutaj ta sama sugestia została wysunięta przez Pana w jego inkarnacji jako Vyasadeva. Oznacza to, że uwarunkowane dusze są przywoływane przez Pana na dwa sposoby. Mianowicie przez proces karania, przez energię zewnętrzną Pana i przez Niego samego, jako mistrza duchowego, w aspekcie wewnętrznym i zewnętrznym. Tylko poprzez słuchanie, to co my, nawet poprzez słuchanie, to co my robimy teraz, bo słuchamy słów czystego wielbiciela, którym jest Śrila Prabhupada, my możemy robić postęp duchowy. I Śrila Prabhupada mówił, że kiedy on był swoim mistrzem duchowym, to można było z nim zostać i go posłuchać, albo też pójść na parikramę. I Śrila Prabhupada preferował zostawać i słuchać swojego mistrza duchowego. I Prabhupada to odznaczał, ja lubiłem słuchać od niego. I on powiedział, dlatego że ja lubię słuchać, teraz lubię też nauczać. I Śrila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, on zauważył, że ten chłopak, on lubi słuchać. That's the
To jest kwalifikacja. My lubimy słuchać, my słuchamy czegoś, co jest nowe dla nas, co daje nam, co jest witalne, co jest żywe. Yes. In the heart of every living being, the Lord Himself, the Super Soul, Paramatma, becomes the spiritual master. And from without, He becomes the spiritual master in the shape of scriptures, saints, and the initiated spiritual master. Wewnątrz serca każdej żywej istoty Pan osobiście, jako dusza najwyższa, Paramatma, staje się mistrzem duchowym, a na zewnątrz staje się on mistrzem duchowym w postaci świętych pism objawionych, świętych osób i inicjującego mistrza duchowego. To zostanie wyjaśnione jeszcze dokładniej w następnej śloce. I have a question, Gurudev. I have a question regarding this illusory energy. So here it's stated in the purport that it has consciousness. How to understand it, that this illusion, yeah, this consciousness? I as a person. Okay. Zapytałam, w jaki sposób zrozumieć, że ta energia iluzoryczna ma świadomość. Co to znaczy świadomość? I Maharaj odpowiada, że jest osobowością. Here we say she's doing a thankless task. Maja jest jakby kobietą. And sometimes she approached Haridas Thakur in person, Maya in person. I czasami ona też podchodziła do Haridasa Thakura, Maja, w swojej osobowościowej formie, jako osoba. And she tried to seduce him. I ona próbowała właśnie do czegoś go nakłonić. I z racji tego, że on ma wyższy smak do intonowania, ona nie mogła go pokonać. I wtedy Maja chciała zostać jego uczennicą. I to jest bardziej logiczne wyjaśnienie tego, czym jest zło. W chrześcijaństwie stworzono Boże, jak? Kogo? Devil. Diabła, ja zapomniałam, dziękuję. Diabła, który jest przeciwko Bogu. What's their understanding that originally the devil was an angel, right? And then he became a devil because he didn't like God. I jaka jest historia, że ten diabeł był wcześniej aniołem, ale przez to, że nie lubił Boga, to się przemienił. We agree that there are some people, some living entities are very demoniac. We don't deny that. I my się zgadzamy, że niektóre osoby mają demoniczną naturę. But originally they're Christian conscious. Ale zazwyczaj to też są świadomi Kryszny. And they can become Krishna conscious again. I oni też mogą stać się znowu świadomi Kryszny. Czasem, kiedy Pan zabija demonów, potem oni się stają jego wielbicielami. So we can ask our Christian friends, well, you believe in the devil? They say, but then the devil was an angel. Can he become an angel again? Więc czy my możemy spytać osób praktykujących na przykład chrześcijaństwo, że jeżeli diabeł był aniołem, to czy nie może znowu stać się nim? Im się nie podoba ten pomysł. Oni chcą, żeby on cały czas był czarnym. Ale ta koncepcja Maja jest bardziej logiczna. Maja is an agent of the Lord. She's
keeping us in the prison house? Because we're not qualified to enter the spiritual world. Maja wspomaga Pana i trzyma nas w tym więzieniu, gdyż my nie jesteśmy kwalifikowani, żeby udać się do świata duchowego. Ale w innym przypadku, jeżeli my zdamy nasz test, ona nam pogratuluje na końcu. Prawdopodobnie tutaj się zatrzymam, to jest trochę długie tłumaczenie. Czy są jeszcze jakieś pytania? I have one more question. So this is not related to that verse. Recently I realized that we can be very easily manipulated. And maybe the cause is it that for me, for example, personally, I don't know Shastras, I don't know Bhagavad Gita well, so anyone basically can manipulate me who is more advanced in something. So how to be advanced in very fast way to not be manipulated and sentimental? Is this is any, maybe, I don't know, something. Okay. Ja zapytałam, czy jest jakiś taki, jakiś w miarę szybki sposób, żeby stać się bardziej zaawansowanym w tym sensie, żeby nikt nas nie mógł zmanipulować, bo zauważyłam po sobie, że dopóki nie znam dobrze Pism Świętych, to jest łatwo mną manipulować, na przykład osobie, która jest bardziej zaawansowana ode mnie. Ale to jest dobra cecha w tym wypadku, kiedy my możemy być manipulowani przez Boga albo przez osobę upoważnioną przez Niego. Dlatego to towarzystwo jest bardzo ważne, stąd my tak dużo o nim rozmawiamy. I to wymaga inteligencji, żebyśmy mogli zaakceptować wszystko, co nam pomaga w naszej świadomości Kryszny i odrzuca, co dla nas nie działa. Nie miejcie tego towarzystwa niewielbicieli, bo możecie się stać, jeżeli będziecie z nimi przebywać jak oni. I zazwyczaj kobiety są łatwo, można łatwo wpłynąć na nie, na tę sentymentalność. Stąd w wedyjskiej kulturze, że kobieta jest chroniona. I stąd ojciec taką kobietę opiekuje się, potem aranżuje ślub, mąż i nawet w takim starszym wieku synowie. I natura dała tę jakość kobietom, żeby one mogły być sentymentalne w stosunku do swoich dzieci. One nie mogą być za bardzo strogie do swoich dzieci. Gdyż dziecko musi myśleć, że moja matka kocha mnie, po prostu kocha mnie. It's just an understanding. Just want to ask you if it is proper that here it is mentioned that we are envious of Krishna, and if we are envious of someone, then how someone can help us? So if we are envious of Krishna, how Krishna can help us?
So Krishna, but he's merciful, he descends and speaks the Bhagavad Gita and try to be a spiritual master. But still we are, many people are envious. But when Srila Prabhupada came and explained, and he turned so many hippies into devotees, and subsequently all the representatives of Srila Prabhupada, also when they try to be kind and spread this knowledge, many people accept and try to become devotees. So in this sense, is it like spiritual master or acharya is more merciful than Krishna? Pytanie polega na tym, gdyż rozmawialiśmy, że Krishna nie może nam za bardzo pomóc, gdy jesteśmy zazdrośni o Niego, ale jak tutaj przyszedł Srila Prabhupada, on przekonwertował hipisów w wielbicieli, czy możemy domniemywać, że acharyowie czy mistrz duchowy są bardziej miłosierni niż Krishna? Tak. Therefore, there's a saying, the Guru and Govinda both come in front of you. First you should touch the Guru's feet. Więc stąd mówi się, jeżeli przyjdą, zjawią się przed tobą Guru i Govinda, to pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to dotknąć stóp mistrza duchowego. That'll be more pleasing to Krishna. I to będzie bardziej zadowalało Krishnę. Ponieważ dał nam ten system parampara. Kiedy Bhaktisiddhanta nauczał w Indii, on był w południowych Indiach, on był przedstawiony wielu sadhu. I on zawsze ich pytał, pod czyim kierownictwem wy praktykujecie? I jeżeli on mówił, że ja jestem Bhaktą Ram, czyli praktykuję pod takim zwierzchnictwem Ramy, to... I wtedy Bhaktisiddhanta odrzucał ich, gdyż prawdziwą kwalifikacją pierwszą to, że sadhu, że on ma guru. Inaczej twój umysł staje się twoim guru. Ty możesz być bardzo, bardzo pobożną osobą, ale Krishna tak wszystko zaaranżuje, że będziemy musieli podejść, dostąpić do guru, a nie do Krishny bezpośrednio. We've turned away from God. Now we want to go back. We have to go back the way God is directing us. My odwróciliśmy się plecami do Boga i teraz musimy się zwrócić do Niego w tym kierunku, żeby On nas mógł właśnie, żeby On nas mógł kierować. Therefore, by reading Krishna clearly said, just to try to understand His truth by approaching the spiritual master and render service to Him. I stąd w Bhagavad Gita Krishna jasno mówi, że musimy obrócić się do mistrza duchowego, pełnić służbę, wtedy jakby będziemy widzieli tę prawdę. Just like in the court, generally it's advised you should have a lawyer. I tak jak w sądzie, ogólną poradą jest to, żebyśmy mieli adwokata. Więc taka osoba, ona zna, jak pracuje sąd i procedury. Dlaczego nie poprosić pomocy kogoś, kto zna tę naukę? Zamiast tego, żeby być własnym guru. Okay.
goodness. In continuation with this, it's written in the purport also and mentioned so many times that Krishna is also like a spiritual master from within the heart and also without, like external manifestation in form of spiritual master. So, like how do we understand that spiritual master is an individual but he is also a manifestation of Krishna's mercy and still he is more, spiritual master is more merciful than Krishna. Stąd kontynuując ten wątek, jak możemy zrozumieć, że Krishna manifestuje się wewnątrz, w naszym sercu, ale też zewnątrz, różnego rodzaju, właśnie też poprzez mistrza duchowego. Jak możemy zatem zrozumieć, że mistrz duchowy jest reprezentantem Kryszny, przez niego Kryszna się manifestuje, ale również, że jest osobowością, zarazem z tym, że jest jeszcze bardziej miłosierny od Kryszny. Was the question was that how we can understand that spiritual master is both representative of Krishna and personality. And so. What do you mean? That's not a contradiction. He's a person, but he's representing Krishna. That's not a question. I don't see any real question there. How can a spiritual master not be a person? No, but not spiritual. See, you didn't understand the question. Because he didn't present it properly. Now you're going to try again. Okay. Spiritual master is the external manifestation of Krishna. Yeah, but he's also an individual. Yes. Yes. Yeah, so And still, a spiritual master is more merciful than Krishna. That's Krishna's arranging, just like he wants to give the credit to the spiritual master. Jeszcze raz. Pytanie jest takie, że tak jak, może bardziej komentarz, tak jak mistrz duchowy jest manifestacją Kryszny, ale jednocześnie jest osobowością. To jest jakby, Maharaj mówi, że to jest normalne, nie ma tutaj żadnej kontradykcji z tym, ale zarazem jest bardziej miłosierny, kontynuuje Prabhu i Maharaj odpowiada, tak, to jest aranżacja pewna Kryszny. So he arranges a system of parampara. Don't come to me directly, Krishna's telling. Come to me, to the spiritual master, coming in the line from me. I stąd Krishna stworzył Guru Parampara i powiedział, żebyśmy przyszli na początku do mistrza duchowego, a potem do Kryszny. It says very clearly in the Gita, I've come to reestablish this parampara. So that was one of the main reasons he came and spoke Bhagavad Gita. I to jest bardzo jasne powiedziane w Bhagavad Gita, że on przyszedł, żeby wznowić tę paramparę. In the fourth chapter we see Evam Parampara. I've come to reestablish this line of this succession because it's so important that we should understand that we're servant of the servant of the servant. W czwartym rozdziale Bhagavad Gita mówi się Evam Parampara, czyli Krishna przyszedł, żeby ponownie ustanowić paramparę, żebyśmy zrozumieli, że my jesteśmy sługą, sługi, sługi. Stąd my zawsze pozostajemy pokorni. Prabhupada był pokorny. On nie był jakimś niezwykłym, on był naprawdę pokorny. Ponieważ on widział siebie jako sługę. On zawsze pozostał bardzo pokornym, bo on wiedział, że on jest sługą swojego mistrza duchowego. Nieważne, ile miał uczniów, ile świątyń otworzył, ile pieniędzy przyszło. Ponieważ on myślał zawsze, że on jest sługą swojego mistrza duchowego. On zawsze pamięta swojego mistrza duchowego. I
Stąd jego mistrz duchowy jego wykorzystywał. Krishna jego wykorzystywał, ponieważ on był pokorny. Bez guru, jak my możemy być pokorni? No i będziemy myśleć, o, ja zrobiłem tyle postępu. Jogini tak myślą. I pewnego razu jeden jogin podróżował z nami. On cały czas jakby dawał, reklamował siebie, że ja miałam taką realizację, siaką, i to pokazywało, że on nie jest pokorny. If I may ask one last, yes, now we said that Krishna wants to personally give the credit to spiritual master because he is willing to do the duty of the Krishna and remorseful. So like unknowingly or even sometimes knowingly due to our shortcomings, we do some offenses against spiritual master in serving or due to our shortcomings. And how do we rectify and repent for it? If I keep on serving, then the spiritual master doesn't expect you to be perfect. He's trying to train you to be better, so it's not surprising that you're not perfect. Pytanie było takie, w jaki sposób możemy naprawić nasze obrazy albo taką jakąś nie bardzo dobrą służbę naszemu mistrzu duchowemu, gdyż sam Krishna jakby uprzywilejował naszego mistrza duchowego, usytuując go przed jakby tym, przed dostąpieniem Kryszny. I Maharaj odpowiada, że możemy to zrobić w taki sposób, kontynuując naszą służbę, gdyż mistrz duchowy nie oczekuje od nas, że my będziemy idealnymi osobami. I to jest filozofia. Mistrz duchowy jest zawsze dobrze życzącym swoim uczniom. Nawet kiedy się złości, robi to, żeby poprawić sytuację. I Prabhupada zwykł podpisywać listy, kończąc je jako twój, ta osoba, która życzy dobrze. Dobrze życzące. Dziękuję. He wasn't envious of us. On nie był zazdrosny o nas. He was just giving us mercy. On po prostu dawał nam łaskę. Jai! Jai! Zori Nes Tri Krom Swami Maharaj Ki! Jai! Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Devachya Patitanam Pavanebhyo Vaishnavabhyo Namo Namah. Krishna Padaya Krishna Prishtaya Patashima Tatri Krom Swami Chidamina Namaste Namadasa Adhira Patash Krishna Sarjetva Suchin Chari Namo Vishna Padaya Krishna Prishtaya Patashima Tatri Krom Swami Chidamina Namaste Namadasa. Spotykamy się o 6:30. Coming? Przychodzicie?